Zaczynam informacją z Łodzi. Blisko 21 tysięcy mieszkańców miasta ma zaległości czynszowe. To ponad 52% wszystkich wynajmujących lokale od miasta. Niebawem długi, które nie przekraczają 10 tysięcy złotych, łodzianie będą mogli odpracować. Pytanie, czy będą chcieli? O tych i innych udogodnieniach dla lokatorów Agnieszka Rutkowska. Odśnieżanie ulic, zamiatanie chodników czy sprzątanie zoo. To niektóre prace, których mogą się podjąć mieszkańcy Łodzi. W zamian za to dług za czynsz będzie malał. Dokładnie o 8 zł i 10 groszy co godzinę. Miasto jest biedne, natomiast no jedynym sposobem takiej pomocy realnej to jest właśnie możliwość nieumarzania, możliwość nie rozkładania na raty, bo jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to i tak to rozłożenie na raty mu nie pomoże, tylko wyciągnięcie ręki, zrób coś dla gminy, gmina zrobi coś dla ciebie. Będziemy próbować to w ten sposób robić. A zadłużonych u miasta jest dużo. Ponad 20 tysięcy najemców nie ma uregulowanych płatności za czynsz. To daje kwotę sięgającą ćwierć miliarda złotych. W samym Śródmieściu rekordzista ma ponad 120 tysięcy złotych długu. Wśród tych osób są takie, które można jeszcze wspomóc, można wyciągnąć z tej spirali długu i można umożliwić im odpracowanie zadłużenia, przynajmniej w części. By odpracować dług za niepłacony czynsz, trzeba spełnić tylko jeden warunek. Zadłużenie musi być nie większe niż 10 tysięcy złotych. Do pracy można wskazać każdego pełnoletniego członka rodziny lub inną chętną do tego osobę. Jeżeli ludzie pieniędzy nie płacą, no to w jakiś sposób na pewno chcąc mieszkać powinni to odpracować. Myślę, że to dobry pomysł, ale czy się sprawdzi, trudno mi powiedzieć. Ja uważam, że to świetny pomysł, bo z odśnieżaniem w Łodzi, zwłaszcza takich chodników i innych miejsc, gdzie chodzą piesi, jest bardzo słabo. Może jeżeli dłużnicy za to wezmą, to będzie lepiej. Trzymam kciuki za tą akcję. Fajny pomysł, ale czy ludzie będą chętni? Wydaje mi się, że powinni, bo w jakiś sposób sobie pomogą przede wszystkim. Dla tych, którzy mają wątpliwości, niech zachętą będzie bonifikata, którą administracje zasobów komunalnych przyznają tym, którzy regularnie opłacają czynsz. Wystarczy przez 12 miesięcy płacić w terminie, by w następnym uzyskać upust 40%. I tak co roku. My co miesiąc monitorujemy wpłaty. Jeżeli system znajduje najemcę, który wpłaca przez 12 miesięcy regularnie, to automatycznie jest bonifikata naliczana. W 2014 roku na terenie administracji Śródmieście czynsz opłacał regularnie co piąty najemca.